Witajcie. Porozmawiamy dziś na temat bezpieczeństwa sieciowych systemów komputerowych. Bezpieczeństwo sieciowych systemów komputerowych zależy w dużej mierze od świadomości ich użytkowników. Przestrzegając pewnych elementarnych zasad obowiązujących w sieciach komputerowych, możemy zmniejszyć ryzyko włamania i nieuprawnionego pozyskania danych. Większość działań skierowanych przeciwko bezpieczeństwu komputerowemu jest dzisiaj karalna. Nie zmienia to faktu, że przestrzegając pewnych zasad, możemy znacznie ograniczyć skutki potencjalnego ataku. Co zrobić, żeby nasz system komputerowy podłączony do sieci był bezpieczny? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, definiując kilka pożądanych postaw. Konto, na którym pracujemy, nie posiada uprawnień administratora. To często popełniany błąd. W przypadku przejęcia kontroli nad naszym kontem, nawet przez podejrzenie przez ramię hasła, intruz ma wszystkie uprawnienia. Stosujemy bezpieczne hasła. Co znaczy bezpieczne? Stosujemy małe, duże litery, cyfry, znaki specjalne. Staramy się unikać ciągów znaków składających się na wyrazy. Staramy się wymyśleć metodę tworzenia haseł, a nie konkretne hasło. Dla bezpieczeństwa będziemy potrzebowali coraz to nowych haseł. Zmieniamy okresowo hasło. Nawet najlepsze hasło po czasie przestaje być bezpieczne. Wpisywane w wielu miejscach w różnych okolicznościach może być podejrzane, przeczytane, zapisane przez program przechwytujący. Nie używamy tych samych haseł dla newralgicznych systemów, np. do konta w banku, do poczty elektronicznej, do systemu księgowego. Instalujemy regularnie wszystkie poprawki do systemu oferowane przez producenta. Wszelkie wykryte luki w bezpieczeństwie są w ten sposób łatane. Sprawdzaj aktualizacje sterowników zainstalowanych urządzeń. W tym miejscu również pojawiają się luki w bezpieczeństwie. Nowe wersje sterowników mogą również poprawić wydajność systemu. Stosuj renomowane systemy antywirusowe. Jednym z zadań wirusów jest osłabienie bezpieczeństwa systemu. W zainfekowanym komputerze mogą nie działać prawidłowo systemy zabezpieczające. Regularnie aktualizuj bazę wirusów. Codziennie w sieci pojawiają się nowe wirusy. Nawet najlepszy program pozbawiony aktualnej bazy nie poradzi sobie z rozpoznaniem i usunięciem wirusa nowego typu. Sprawdzaj system innym programem, np. online pod kątem spyware, czyli oprogramowania szpiegującego. Stosuj zapory sieciowe, czyli tzw. firewalle. Konfiguracja takiego zabezpieczenia systemu bywa czasami skomplikowana lub uciążliwa, jednak właściwa konfiguracja w dużym stopniu poprawia bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś użytkownikiem większej sieci, rozważ przeniesienie funkcjonalności firewall na brzeg sieci. Filtrowanie treści na wejściu sieci może ograniczyć niepotrzebny ruch i odciąży komputery z analizy pakietów. Wykonuj regularnie backup systemu. Przy pomocy specjalnego oprogramowania wykonuj kopię całej partycji systemowej. W przypadku awarii fizycznej lub ataku jesteś w stanie przywrócić ostatnią działającą konfigurację. Wykonuj regularnie kopie istotnych danych. Wszystkie kopie oznaczaj z podaniem daty i godziny. W przypadku utraty lub nadpisania istotnych danych będziesz mógł je odtworzyć z odpowiedniej kopii. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania i szyfruj istotne dane. Łącząc się z systemami wymagającymi autoryzacji, stosuj zawsze szyfrowanie danych, np. protokołem SSL. Czytaj ostrzeżenia systemowe. Nie ignoruj ostrzeżeń wyświetlanych przez przeglądarki. Nie zapominaj o wylogowaniu ze wszystkich systemów dostępnych przez przeglądarkę. Nie zapamiętuj haseł w przeglądarce. Przejęcie kontroli nad Twoim systemem staje się również wejściem do Twoich aplikacji webowych. Nie zapisuj haseł w plikach otwartym tekstem. Oczywiście nigdy nie wyeliminujesz zagrożeń w 100%, ponieważ nie ma systemów bezpiecznych. Wszystko zależy od determinacji, środków i czasu, jaki można poświęcić na ich złamanie. Jednak stosując się do tych zasad, zdecydowanie poprawisz bezpieczeństwo Twojego systemu i Twoich danych. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.